Pytanie mam do Was takie. Kto z Was uważa, że system edukacji należałoby radykalnie zreformować? Ręka do góry. To jest odważne. To jest pewien fenomen. Definicję. Szkoła nie nauczyła nas tego, jak się uczyć. Czyli dała nam jakiś zakres materiału od samego początku, od pierwszej klasy. Wróciła nam na stół i mówisz, no tam weź się nauczę jutro, nie? No dobra, tylko jak? W jaki sposób? Mam to czytać, tak? Mam to, nie wiem, poczytać, coś tam sobie na głos powiedzieć. Zero instrukcji. Zero. Zostajemy jajko niespodziankę. Zawsze nam damy krok pierwszy, krok drugi, krok trzeci. Idziemy na kurs prawa jazdy. Mamy zawsze teoria, potem praktyka, potem gdzieś tam za którymś razem siadamy za kółko samochodu, ale bez wiedzy o tym, jak ten samochód sterować, nie dostajemy kluczyka. Tu jest zupełnie inaczej. Od samego początku zero wiedzy. Masz, idź, pływaj, nie umiesz, ale mnie to nie obchodzi. Taka jest rola szkoły. Zero pomocy, zero instrukcji. I ja bym miał do Was pytanie, jakie są Wasze obserwacje? Mówicie, że szkoła Was też nie do końca bawi. Co jest takiego u Was? Słucham? Dosłownie identyczne obserwacje, szczególnie, że jestem sceptykiem trójkątnika. Aha, jasne. Całe życie się z tym zmagam. Jasne. Ale ogólnie tak jak mówię, że samemu musimy sobie wypracować sposób uczenia się. Jedni mają tak, że przeczytają, zrozumieją, inni mają tak, że muszą przepisać i zrozumieją, inni mają tak, że dyskutują, a wszyscy jesteśmy wrzucani do jednego worka. A każdy przecież pedagogika sama w sobie wyróżnia styl uczenia się chociażby, tak? Więc chociażby... Ale najlepsze jest, najlepsze według mnie jest to, że powiedzmy, nauczyciele mają uczą na studiach, powiedzmy, że są różne metody nauczania, ale później się do nich w ogóle nie stosują. Później powiedzmy wszystkich jednakowo traktują. Mówię, to mi to jest najgorsze. Znaczy też rzeczywiście dochodzi do tego kwestia tego, że być może nauczyciele istotnie nie mają takiego środowiska, żeby pełni swój potencjał przekazywać, bo zawsze dochodzi taka nauczyciela dziennika i inne administracyjne kwestie. Ale założenie dla nas uczniów jest takie, że nie wiemy, jak się uczyć, nie wiemy, jak komunikować się z mózgiem i do końca właściwie naszej ścieżki edukacyjnej czy zawodowej nikt nam tego nie powie, dopóki sami nie wpiszemy w Google, jak się uczyć, jak zapamiętywać.